5:20 rano w Polsce. Tak. Ja. Pozdrawiamy. Siemanko. Cześć. Jesteśmy na lotnisku i zaraz lecimy. Lecimy lato tune. Yeah. Party. Ey. Fumo sto in allenamento, ya. Yeah. Torno a casa, cellulare spento, ya. Yeah. Mamma tranquilla, mi sto divertendo, ya. Yeah. Maja nawiguje. Cześć. Znowu się spotykamy. Tak. Idziemy do naszego domku, znaczy nie wiem jak to nazwać, apartamentu. Jeszcze 11 minut z buta. I jeżdżą tu tramwaje. Siemanko. Jesteśmy już w pokoju, w apartamencie. Taki mamy widoczek. Plaza, dici plaza. Si miei ragazzi in gamba svuotano il banga. Per le mani una faccia e no, non ti riguarda. La mia gente non ti parla, quindi sta alla larga. Si flow ti mangia, ya. Fumo, ma sto sempre attento. Mi guardo bene dietro. Cześć, tutaj nastąpi pierwszy posiłek. Co prawda nie z naszej fantastycznej listy, którą sporządzałam ostatnie 2 miesiące. Jednakże dziś tutaj w pobliżu nie mieliśmy nic z listy, więc sprawdziliśmy i podobno jest dobre, mają super ocenę, ale teraz się przekonamy. Są dziwnie małe i co ciekawe, ta pizza tutaj w Rzymie trochę się różni od tej, którą jemy my na przykład w Warszawie z Ciao Tutti, bo tamta jest neapolitańska, to jest bardziej taka pinsa. Teraz zobaczymy. Pokażę, może panienka co tam jest w środku, czy tak będziemy z nią chodzić? Tutaj mamy blue cheese. Aha. I inne sery oraz z oliwkami. Wygląda spoko. Quelli che ti fanno il mezzo, ya. Cosa il cellulare che ti dà la testa. Quasi è la stessa minestra, mica la tua festa. Zapraszam do mojego Koloseum. La guerra, il mio stato ti governa tipo marionetta. Questi qua mi vogliono fuori, ho mandato i fiori. Sono un piccolo selvaggio, perciò ti innamori. Questo qui è solo un assaggio, c'ho poteri nuovi. Il mio amico dice calma che molli divori plaza, dici plaza. Si i miei ragazzi in gamba svuotano il banga. Per le mani una faccia e no, non ti riguarda. La mia gente non ti parla, quindi sta alla larga. Si flow ti mangia, ya. Fumo, ma sto sempre attento. Mi guardo bene dietro, mi ha tradito un fratello, ya. Ogni giorno uguale è sempre quello. Io no, non mi lamento, sto bene dove sto, bro. Yo, tu ti arrivo, spacchettini e pacchi. Yo, tu non è il pass, dentro sti palazzi. Chwila odpoczynku i jedziemy na makaroni. Nie mogę się doczekać, aż zjemy nasz pyszny makaroni. A najpierw woda oraz wino. Woda i wino. Czy to będzie cheers? Krew nie woda. Krew i wino. Zdrówko. Due fuori. Co? Super turbo serowe. Uwaga, pierwszy gęs. No. I co? Kozun. Kozun? Taka sztuka w środku, twardziuka. Pyszna. Torna a casa, cellulare spento, ya. Mamma tranqui, mi sto divertendo, ya. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, ya. Cosa il cellulare che ti dà la testa. Quasi è la stessa minestra, mica la tua festa. Il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Bardzo dobre. Przypomina mi to danie mojego dziadka. Taką polską karbonarę, którą robił mój dziadek. I to był makaron, twaróg i boczek. I to był taki boczek, taki zeskwarzony, takie skwary. I nigdy więcej, nie, i nigdy jakby później nie umiałam zrobić, powtórzyć tych skwarek. A tutaj właśnie one są. Czyli są takie jak gryziesz, są grubkie, ale jak już zaczynasz to rzucić, to jest mięciutkie. Ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Też się cieszę, Maju. Fumo, ma sto sempre attento. Mi guardo bene dietro. Mi ha tradito un fratello. Mamy walentynki i pani nie tylko namówiła nas na bardzo dziwne ciastko w kształcie serca z plastikowymi łyżkami. Tak, to jest mimoza. Ale dodatkowo kazała nam zapozować do zdjęcia w dość nietypowy sposób. Musieliśmy się nad tą mimozą pocałować.
sam prompas avanti. Yo, corro, 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 non sto più a voltarmi. Yo, siamo dei selvaggi, dei gorilla pazzi, pazza fuori classe. Si fuori dalla classe, a scuola giocavo a basket, ma a fumare avevo il master. Siódma za 10 rano w Rzymie. Idziemy na wschód słońca. Fumo sta in allenamento, ya. Torno a casa, cellulare spento, ya. Mamma tranquilli, mi sto divertendo, ya. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, ya. Posa il cellulare che ti dà la testa. Quasi è la stessa minestra, mica la tua festa. Il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Il mio stato ti governa tipo marionetta. No i teraz musimy zrobić coś, co robi tu każdy, czyli taki model. Pomyśleć życzenie. Tak, jesteś gotowy? Masz jedną rękę? Mam. Dobra, no to poczekaj, może muszę życzenie. A może być kilka zbiorowych? No tak. Dobra, jest powiem. Jakiś wymóg? No ja nie wiem. Dobra, to czekaj, powiemy sobie te życzenia i zrobimy 3-4 i rzucimy. Tak w głowie sobie wymyślimy. Dobra. Czekaj. Dobra. Dobra, czekaj, jeszcze jedna. Dobra. Dobra, to 3, 4. Fumo, fumo, sto in allenamento, ya. Torno a casa, cellulare spento, ya. Mamma tranquilli, mi sto divertendo, ya. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, ya. Posa il cellulare che ti dà la testa. Quasi è la stessa minestra, mica la tua festa. Il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Il mio stato ti governa tipo marionetta. Questi qua mi vogliono fuori, io mandati fiori. Poi co ci denerwuje? Nie chcę mówić co mnie denerwuje, bo wyjdę na nerwowo. Tak. Nie, no powiedz. I tak już dużo. Denerwuje mnie, że kręcisz film, to nie robisz stop, tylko bierzesz go, tak robisz kilka sekund i dopiero stopujesz. Bo ten każdy film ma takiego jakiegoś, taką odnogę. No dobra, trudno. Ogólnie to tak, jesteśmy przy Schodach Hiszpańskich i chciałabym wysunąć taki wniosek, że bardzo się cieszę, iż na Fontannę di Trevi poszliśmy o poranku, bowiem o popołudniu dzieje się coś takiego. Yo, tu non è il pass, dentro sti palazzi. Yo, manco le gru, possono spostarci. Yo. Pierwszy ogień putonesca. Pachnie ładnie. Czuć w ogóle zapach makaronu. Czuściutki. Lączek. Każdy gres niesamowity do znania. Super jest. Naprawdę bardzo dobre, oni go sami wyrabiają. Chociaż to chyba nie, to nie jest żadna nowość w Włoszech, że wyrabiają sobie makarony, ale jak dla polskich smakoszy, to może być jakiś tam plus, nie? Nie jest al dente, ma strukturę, ale przecież taki mięciutki. Polecam naprawdę tego Allegrowicza. 8 euro sztuka? Nie, mniej. 4. Ja zapłaciłem 13, tak. Ja zapłaciłem 13 euro za 3 paczki makaronu. I pewnie, bo to jest tak, że byś zapłacił 12, ale na wynos pewnie pudełka. Druga tura wyborów. To jest dziwne, bo ja bym się spodziewała, że to będzie serowe. No, też tak myślałem. A to jest takie warzywne. Kalafiora sobie spodoba. Kalafiorowe. Bardzo fajne, ale tamto chyba lepsze. Tamte. Jednak, a wzięliśmy tych dwie sztuki, mm-hmm. To musieliśmy też serować. No ale co, zjemy? No pewnie, pozdrawiamy. I tak jest bardzo dobre. Fumo, fumo, sta in allenamento, ya. Torno a casa, cellulare spento, ya. Mamma tranquilli, mi sto divertendo, ya. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, ya. Posa il cellulare che ti dà la testa. Quasi è la stessa il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Il mio stato ti governa tipo marionetta. Questi qua mi vogliono fuori, io mandato i fiori. Sono un piccolo selvaggio per giottina amore. Questo qui è solo un assaggio, c'ho poteri nuovi. Il mio amico dice calma che molli divori. Plaza, dici plaza. Muszę iść na lekcję wiosłowania, bo zdałam sobie sprawę, że ja w ogóle nie umiem wiosłować. Ja nie umiem tego zsynchronizować, mam... Jakbym się czuł, bym miał dwie lewe ręce. Fumo, fumo, ma sto sempre attento. Mi guardo bene dietro, mi ha tradito un fratello, ya. Ogni giorno uguale è sempre quello. Io non mi lamento, sto bene dove sto, bro. Yo, tu ti arrivo.
che ti ne paghi. Yo, tu non è il pass, dentro sti palazzi. Yo, manco le gru, possono spostarci. Io mangio tutto, non ti lascio avanti. Io mangio tutto, non ti lascio avanti. Yo, contro sti bastardi, sempre un passo avanti. Yo, corro, non sto più a voltarmi. Yo, siamo dei selvaggi, dei gorilla pazzi, pazza fuori classe, si fuori dalla classe. A scuola giocavo a basket, ma a fumare avevo il master. Yeah, prendo tutto e non ti dico grazie. Plata si è fuori classe, in allenamento costante. Yo. Michał będzie testował jako pierwszy. Rozlewa się ten ser, się teraz. Gorgonzola kapie. Bo jeden cigar. Co, no dobra. Dobra? Już tak chyba, no. Dici plaza, si i miei ragazzi in gamba, svuotano il banga. Per le mani una faccia, no, non ti riguarda. Dzień dobry. Trzeci dzień, idziemy na śniadanie, a raczej już wyszliśmy. A później Watykan i Anioł Pański o 12. Wegetariańskie, ale czy lubicie mięso? Bo my lubimy. Tak, no dobra, chcemy mięso. To się nie zmienia. Fumo sana allenamento, ya. Torno a casa cellulare spento, ya. W ogóle fajnie się złożyło, bo pod domem mieliśmy takie kanapki. I przez przypadek tu przyszliśmy. I się okazało, dziewczyna nas pyta, skąd jesteśmy, a my, że z Polonia. Okazało, że jest Polką i przyjechała tu na studia jakieś podyplomowe. I mamy tutaj dwie focaccie. Ja mam z parmeńską i dołożone suszone pomidory i mozzarella, a Michaś ma z chyba taką salami, tylko jakby z przyprawami. Też z i pecorino. Serem, takim pecorino, tak? Mhm. No i będzie super, jeszcze kawa i będziemy zrobieni. Tu świetnie jak wszystko i pyszne. Quindi si alla larga, si floti mangia, ya. Fumo, ma sto sempre attento. Mi guardo bene dietro, mi ha tradito un fratello, ya. Ogni giorno uguale è sempre quello. Io no, non mi lamento, sto bene dove sto, bro. Jak się masz? Udało się. Wyszliśmy. Jesteśmy. Idziemy zobaczyć największy przepych na tym świecie. Fumo sana allenamento, ya. Torno a casa cellulare spento, ya. Mamma tranqui mi sto divertendo, ya. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, ya. Cosa il cellulare che ti dà la testa. Quasi è la stessa minestra, mica la tua festa. Il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Il mio stato ti governa tipo marionetta. Questi qua mi voglio fuori, ho mandato i fiori. Sono un piccolo selvaggio, peggio di Namor. Questo qui è solo un assaggio, c'ho poteri nuovi. Il mio amico dice calma che mo li divori. Plaza, dici plaza. Sì, i miei ragazzi in gamba svuotano il banga. Per le mani ho una faccia e no, non ti riguarda. Ja bym chciała, żeby tutaj zamiast tych schodów była zjeżdżalnia. Taka na końcu z twarzą papieża wielką. Żeby wszyscy wpadali do takiej otwartej buzi papieża. Oj, ale ładny widok, co? Fantastyczny. Ja jako osoba w Watykanie miałam ze sobą na zmianę sukienkę, bowiem tamta była tak obcisła, że obawiałam się, iż będzie mi niewygodnie. I tak też było. To jest tyle schodów, że nie mogłam robić rozkroków, także przebrałam się, a teraz swobodnie. Fumo sana allenamento, ya. Torno a casa cellulare spento, ya. Mamma tranqui mi sto divertendo, ya. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, ya. Cosa il cellulare che ti dà la testa. Dobra, jesteśmy na winku. Po raz kolejny i chlebek. I czekamy na makaroniczki. Mamy już przystawkę i Michał, powiedz co to jest, bo to była taka niespodzianka. To jest jakby babeczka z karczocha rzymskiego. No to wracamy. Jest po siódmej, idziemy na dworzec.
stamtąd mamy autobus na lotnisko. Po drodze chcemy coś zjeść, ale tutaj chyba wszyscy długo śpią, bo wszystko jest zamknięte. Więc nie wiem, może coś znajdziemy, jakąś, żeby zjeść jakąś kanapkę, albo kawę, albo coś. Torna casa celulare spento ya. Mamma tranqui mi sto divertendo ya. Sto con quelli che ti fanno il mezzo ya. Cosa il cellulare che ti dà la testa. Jedziemy do domu. Tak. Zjemy sobie jakiś ramen. W końcu. Guerra, il mio stato ti governa tipo marionetta. Questi qua mi vogliono fuori, ho mandato i fiori. Sono un piccolo selvaggio, perciò ti innamori. Questo qui è solo un assaggio, c'ho poteri nuovi.